Bonjour mes amis! W tym tygodniu nie jest Fashion Week, tylko jest Naleśniki Week. I ja wam przedstawię naleśniki z czekoladą, z bananami i mascarpone. Oglądacie dalej. O, 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 au! Podejmuję wezwanie! W tym tygodniu na Tubę Smaku każdy twórców robi właśnie naleśniki. Daniel mi prosił, żebym pokazał, jak zrobić naleśniki po francusku. Ja stwierdziłem, że zrobię crepe au chocolat et à la banane, czyli naleśniki z bananami i z czekoladą. Zaczynam na początku właśnie od ciasta. Czyli tak, mam mąkę, bardzo ważne, pamiętaj o tym, żeby ją przyszywać wcześniej, żeby nie mieć żadnej grudki. Hop. Robimy studnię, czyli robimy taką dziurkę. Nasz sam środek. Dodaję cukier waniliowy na mące. Czyli wszystkie sypki ze sobą. Teraz używam jajko, oczywiście zerówkę i dodaję 3 jajek na sam środek. I teraz dodaję ciepaczkę na sam środek. Biorę mleko, mam tutaj pół litra i mieszam od środek na zewnątrz. Nie dodam oczywiście całość na raz. Widzisz, zbieram od środka do zewnątrz. Znowu dodaję mleko. Możesz oczywiście to zrobić mikserem, ale chciałem pokazać, że nie ma wymówki. Nie mam miksera, nie mogę robić ten przepis. Możesz, zobacz, ręczny. I dosyć energetyczny mieszamy. Sprawdzam, czy mam właśnie grudki. Widzisz, nadmiar ciasto wypada. Dalej mamy pokryte spód od łyżki i nie mamy żadne właśnie takie bąble, nie mamy grudki. No i oczywiście teraz, jak bardzo się spieszysz, możesz zacząć smażyć naleśniki, ale najlepiej jest to stawiać do lodówki na godzinę lub w temperaturze pokojowej jakieś 2 godziny. Musisz rozpuścić troszeczkę masła, no i teraz jest w porządku, już czuć taki fajny zapach. I dodajmy do ciasta. Jak ciasto będzie leżakował przez godzinę, dwie, nie dodaj masła. Dodaj masło dopiero przy smażeniu. Pogrzewam tłuszcz. Sprawdzam temperaturę. Jeszcze troszeczkę. I teraz możemy zacząć smażyć. Bierzemy porządną chochlę. Dodajemy ciasto na samą górę, po boka. Przekręcamy całość. Widzimy, że brakuje. To dołożymy. I podsmażamy około, powiedzmy, minutę z każdej strony. I zbieramy po prostu delikatnie tutaj z boku, widzisz. Biorę dwie talerze. Są ludzie, którzy mówią, że nie lubią przekrywać właśnie naleśniki między dwie talerzami, bo ona się robi bardziej wilgotna i bardziej taka miękkawa. Ja osobiście lubię. Ja lubię, jak naleśniki są ciepłe, a nie zimne. No i co, próbujemy? Rzucamy? Daniel, oglądasz to? Zobacz. Hop. Hop. I mamy. Troszeczkę więcej koloru mogłem ją dodawać. A i to jest pierwsza, zobacz. Mówi się, że pierwsza nie wychodzi ładna. No wychodzi, piękna wychodzi nawet. Czyli ta idzie tu, op. I tak smażmy je wszystkie. Naleśniki są smażone, czas na ten farsz. Czyli my zrobimy takie a la bambino. Ja kiedyś to robiłem właśnie dziećmi, jak byłem w szpitalu, usmażyłem właśnie naleśniki i wpadłem na taki przepis bardzo prosty. Czekolada mleczna, kąpiel wodna i rozpuszczam czekoladę do środka. Biorę banany. Możesz używać banany zielone. Banany zielone to są banany, które zawierają bardzo dużo krokmal i pod wpływem temperatury ten krokmal się zamienia w cukrzy. Czyli ja dzisiaj wziąłem takich banany, które nie są bardzo, bardzo zielone. Będę musiał krócej je podsmażać. Bierzemy banan, naciskamy, żeby zostawić tą igłę na koniec. Widzisz, coś takiego? Op. Biorę nóż i kroję banany naokoło. Nie za drobno, bo jak je pokroi za drobno, to one się rozpadną w trakcie smażenia. Czyli tak, mi zostało około 20 gram masła, który rozpuszczę w środku patelni. Tą samą patelnię, gdzie smażyłem naleśniki. Dosyć dużo masła polecam Ci tutaj dodawać, dlatego że będziemy tworzyć takie banany skaramelizowane właśnie z cukrem białego. No i oczywiście też troszeczkę cynamon. Rozpuszczam wszędzie masła. Dodaję banany do środka. Podsypuję na to wszystkiego cukier, około powiedzmy jedną łyżkę. Dodaję kilka ścipte cynamonu. Podrzucam całość i cały czas na mocnym ogniu, jakieś powiedzmy 2-3 minuty. To zależy, pamiętaj o tym, jak dojrzały masz banany. I robimy coś takiego. Bierzemy jeden naleśnik, hop, bierzemy wtedy łyżkę. Ja dodaję dzisiaj mascarpone, bo uwielbiam, jest to opcjonalne. Smarujesz połowę naleśnik, bierzemy banany,
dodajemy banany wszędzie na połówkę. No i ja ostatnio, jak oglądałem właśnie naleśniki, powiedziałem, że zrobię kopertę. Nie zrobiłem kopertę wtedy, tylko zrobiłem trójkąt. No dzisiaj zrobię tak samo, zrobię taki trójkącik. I teraz potrzebuję dodawać troszeczkę czekolady. Ja dzisiaj używam mleczną, mogłem używać gorzką, dodawać kawy do środka, albo troszkę whisky, albo amaretto. Baw się. I teraz tak, op, zamykamy, upłaszczamy. I tak, rozpuszczałem znowu troszeczkę tłuszczu, dzisiaj nie jest fit, jak widzisz, bo to są naleśniki i podsmażę. Nie podsmażaj je za długo, bo wtedy czekolada będzie po prostu się zważyła. I smaż je powiedzmy jakieś 15 sekund do 30 sekund z obu stron. I zobacz, zobacz tą skóreczkę. Nie popatrz na ten tłuszcz, bo będziesz kolejny, który mi powie... No i co? Twój problem, nie mój. A jeśli szukasz naleśniki fit, wchodź koniecznie na kanał Agnieszkę. Agnieszka, wyzywam cię. Masz zrobić teraz naleśniki fit. I smacznie oczywiście, spróbuj. Na koniec wystarczy brać jednego naleśnika. Jeszcze oczywiście czekolada. Moje naleśniki gotowe. Naleśniki dla ekipy też gotowe. Czas, żeby spróbować. Oczywiście mogłem być łasuchem, mogłem... Bita śmietana na wierzchu, troszeczkę orzechy, troszeczkę jeszcze czekolady taką tartą, albo białą czekoladę. To jest bardzo dobre! Banan, czekolada, bomba! Pamiętaj, że cały tydzień mamy akcję na naleśniki właśnie na Tubę Smaku. Zapomniałem powiedzieć. I jako ciekawość, we Francji nie mamy tłusty czwartek, tylko mamy tłusty wtorek i nie jemy pączki, tylko jemy naleśniki, czyli la chandeleur, tak mówimy po francusku. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał i koniecznie zajrzyj na Tubę Smaku w sobotę na kanał Agnieszki, Agnieszka Mieczarkiec, inaczej będą naleśniki fit. Pa, pa. Cześć. Inne naleśniki na playlistę Tubę Smaku kliknij tu.